Cześć i witam w kolejnym odcinku z Hoilblerum. Jak widać, dzisiaj gruba akcja, bo żniwa na trzy kombajny. Znaczy, na oczywiście nie na jednym polu. Tutaj sobie już New Holland kosi. Ma 4 godziny już, tutaj sorgo kosi. Tu zaraz na rzepak przejedzie, skończy sorgo kosić. I tutaj Rostelmasz kosi sobie też sorgo na tym moim nieszczęsnym polu. Znaczy nieszczęsnym, no takim uciążliwym polu. Tutaj strasznie długo zawsze schodzi. Ale on sobie to skosi. No a ja jadę ci sprzedać Triana, bo ten kombajn jest za mały. Zaraz pewnie się ktoś domyśli, znaczy domyśli. Pewnie ktoś chce pomyśli, dlaczego sprzedaje Triana, a nie Rostelmasza, skoro Trian ma większy header. Tak, to prawda. Że Rostelmasz ma mniejszy header, ale ma taki sam zbiornik jak Trian chyba. Jakoś tak to jest. A tutaj już trawę sobie koszą. Zaraz chyba przeciąg jeszcze trzeba będzie puścić. Ale tak jak skosi trawę, to się puści przeciąg. Ale to ten mały ma sobie chyba radę, więc są spokojnie. A ja sprzedać Triona z tego względu, że po prostu był droższy to raz, a dwa, że Triona ma więcej o jedną godzinę niż Rostelmasza, ale Rostelmasz też spokojnie za jeszcze jedne żniwa będzie na sprzedanie, bo będzie za wolno szło. No, a teraz jadę kosić, znaczy jadę kosić, jadę sprzedać sobie klasa Triona i zobaczyć, czy jest cena oleju może. Jaja nie mają ceny akurat. Bo oleju mam tak dużo, że nie, nie ma ceny oleju. Dobra. Gram już 3 godziny prawie na tym save'ie dzisiaj. To jest mój trzeci odcinek już. Nie, drugi. Z Bolero na drugi, ale trzeci ogólnie odcinek. Dobra, Clastrion sprzedaj. Header sprzedaj. No i wózek 10 minut jeździł, więc sprzedaj. Dobra, 445. Chyba nie będziemy stać jednak na ten kombajn. No nie, nie będziemy stać. Niestety. Muszę wziąć kredyt. Ale. Ale to nic na przeszkodzie nie stoi, bo jak sobie wezmę kredyt, to wiadomo, że ja go spłacę. Ale no, zawsze to już większe odsetki będą. Dobra, promocje są takie, jak widać. Nic ciekawego. Dobra, zakup kombajnu. No, z klasa na klasa wymiana. W sumie tak samo zrobiłem. Konfiguracja duży, no oczywiście, że duży. Tak samo zrobiłem z New Hollandem, że mojego CX-a zmieniłem na CR-a. Kombinacji. ConvoFlex 13,8 metra? Nie, no co? Tylko ja muszę zobaczyć, czy ja mam w ogóle ten header wydany. Ale chyba był. Dobra, jest. Jako ideal tych cross-sexu. Nie Lizard. A, to jest to dobra. Kolor podstawowy. Klasowy. Ten drugi musi być biały. Plus white. Color configuration, dobra. Dobra, kup. Header 18,2 metra. Kurwa. 30 tysięcy brakło na ten header. No dobra, to jest na tyle. Bo jeszcze do niego trzeba będzie przecież wózek kupić do tego Midwest Durusa. 18 metrów header, no nie pamiętam. A jest ich ziemi, dobra. Znaczy, no domyśliłem się, że jest, ale chodziło mi o to, że nie pamiętam. Czego nie pamiętam? Nie wiem, co czego nie pamiętam. A niech są, niech jest żółte. Dobra, byłem bany. Wstecz?
I kombinacji. O to mi chodziło. Dobra, ten kolor wyrąbany. Ile te wózki kosztują? No ja pierdziele. Wziąłem tyle kredytu, a jeszcze za mało wziąłem. No bycie. Bycie pierdolszczego. Wózki do naszych gdzieś tu. Nie wózki do naszych, tylko wózki do headerów gdzieś tu były na dole, nie? Tu są. Ale ten kolor wyrąbany. Ale tu jest bydle. Chodzi mi o ten header, że to jest bydle, nie? Bo to jest 18 metrów, no to... Który zakończył pracę, to pewnie... Promocja? Pewnie na Triona. O, patrz, nie jednak. Jakie to jest bydle. Ale na New Holanda CR-a chyba nie stać. Nie, znaczy nie stać, tylko nie ma chyba tego headera do CR-a. Do CR-a chyba z 15 metrów. To mniejszy bym musiał to mieć Midwesta. Co się stało z tym headerem? Bo ja nie wiem, czy ja go przypadkiem odwrotnie nie zakładam. Tak, ja go chyba odwrotnie założyłem. No, dobra, ja go odwrotnie założyłem. Teraz, o, teraz się złapał dopiero. Dobra, jedziemy pizdu. Jakie to zbyt 18 metrów. Dobra, w sumie to po odcinku sobie to przewrócę i to sprasuję, bo teraz mi to nie jest potrzebne do szczęścia. Dobra, ten ma jeden przejazd. A ten robi drugie kółko i znowu jest pełny. Dobra, co ja chciałem do kombajnu. Ale czekaj, jeszcze raz muszę tego Midwesta zobaczyć, header. Ale mi się zdaje, że ten jest za duży. Że on do CR-a nie pasuje, bo nie było konfiguracji CR-a. Lexion, John Deere, Akko, Lexion, John Deere. No nie ma. Nie ma CR-a. 5,5 tony sam header waży, ty. Ja pierdzielę, jakie to jest ciężkie. Czy to jest 18 metrów tego wózka? Czy wózka jest więcej, bo jest 20 metrów. To nie wiem, do czego ten zbiornik jest, ale... Olej napędowy? Czemu... To ja mogę sobie paliwo nalać do tego? A, macie u mnie paliwo. Nie wiem, ale jadę kosić na pole numer 9. I zostało mi jeszcze 100 ton chyba rzepaku. Do przerobienia. Znaczy chodzi mi o stan silosa. A 81 jednak. No to trochę mniej. Ciekawe, czy to w ogóle mi wejdzie wszystko do silosa, ten rzepak. Bo dość dużo mam tego rzepaku nasiany. Pole numer 9 mam zasiane. Moje nowe. No i tak jak mówiłem, z każdym miesiącem pol, gdzie... co? Bleda. Tak jak mówiłem, że z każdym miesiącem pole się zmienia. Procenty, w sensie cena pola. No i dobra, ten. Mój jak to ścina zakręty. W sumie ten wózek ma z 20 metrów. Tutaj będzie piątka dokupiona. Znaczy nie, no szóstka. W sumie będzie fajnie pole dociągnięte dalej. Dobra. Zobaczę, jak szybko mi to pójdzie, koszenie. Bo ja sam nie wiem. Ale ciężko się tym wózkiem kręci, naprawdę. Dobra. Znaczy ja sobie tylko na odcinku tą
dziewiątkę skosza, to 26 to już będzie za pracownik, Kosiu. Czy pracownik, no kurs pewnie. Który jest zablokowany przez obiekt? Pewnie C. A, Torum. Torum już może być zwolniony. Tylko teraz ciekawe, czy on się nie zbugował przez to, że ja go wyłączyłem. No właśnie. Teraz pytanie, czy on się nie zbuguje i cały raz chyba będzie z rurą otwartą mieściu. Tak mi się chyba wydaje, że tak może być. On się pewnie teraz zbugował. Się teraz pewnie zbugował. I będzie kosił cały czas otwartą rurą. Nie no, na 31 go puszczę, bo na 30 to później sobie go puszczę. A może już nawet 30 nie Holland będzie kosił. A pewnie nie, bo 36 będzie Holland kosił, to raczej to się odpala. Dobra, jednak się nie zbugowało. Czyli jednak to w sumie dobrze się nie zbugowało, bo jakby się zbugowało, to było niedobrze, bo musiał wtedy całe kółko praktycznie sam jechać. Dobra, tu postawię ciągnik i niech stoi. Dobra, zgaszę go później, to sobie wysypię. Niech pan tu stoi, a ja jadę kosić. Bo chcę zobaczyć, jak to bydle idzie. No ale pewnie, no tak sobie myślałem, że sieczkę mi nie dorzuci. Więc fajnie to będzie na minimapie wyglądać pole, takie posiadkowane będzie. A, tego to i tak nie będę widział, bo tutaj jest zatno na około wymagane. Co było doorane, więc... Za dużo mi to nie powie. No, tak tego nie będę widział i tak. A moje pole są jakieś do wapnowania? Na razie nie, no tutaj było dopiero wapnowane. Tutaj też. Tutaj nie było wapnowane, bo to jest nowe pole. Nie wiem, teraz albo soję sobie zasieję na zarobek. I myślę, że to jest chyba będzie jeden z najlepszych pomysłów, aby sobie zasiać soję. No w sumie co mogę innego siać? Zasiać, żeby szybko zarobić? Żeby zarobić szybko duże pieniądze, no to chyba tylko soja, no bo co innego? Nie wiem w sumie nawet. No, sorgo zarobię, no bo będę miał dosyć dużo tego sorga. Myślę, że może 500 tysięcy nie będę miał, ale coś koło tego. Po sorgo na pewno wlatuje słonecznik, żeby olej był robiony cały czas. Myślę, że do tego czasu, co będzie słonecznik zbierany, to rzepak powinien się cały przerobić. Bo jeszcze w międzyczasie sobie fabrykę ulepszę. Ja trochę więcej produkowała na miesiąc. Będziemy stać. Ale najprawdopodobniej będzie to zimą ulepszone. Bo zimą dopiero będę miał pieniądze tak naprawdę. W tym sezonie rzepaku nie będzie. Ani jednego pola. Bo nie mam gdzie go zasiać. Ewentualnie mógłbym szybko ściąć kukurydzę. Bo mógłbym ściąć kukurydzę na kiszonkę i zasieć tam rzepak, ale z drugiej strony jak ja tam... No, 670 krów, 60 krów wtedy, tak jak mówiłem. Ale z drugiej strony jak ja to zrobię... To będzie bez sensu jak ja zasieję rzepak na jednym polu. To na tym polu jednym wolę sobie zasiać... W sumie nie wiem co nawet. Sorg, ale w sumie tu dla jednego pola sorga też się nie opłaca siać. No nie wiem, nie wiem. Gdzie? O, fajnie, nawet fajny GPS tutaj wyszedł. Ciężki dylemat.
I teraz pytanie, czy ja to będę kosił, czy ja już po prostu zaciągam inny teren. Tak, ja inny teren już zaciągam. Więc chyba to tak nie pójdzie. Co jest? Dobra, nie chcesz w tą stronę, to ja cię wezmę w tą stronę. Nie ma problemu. A, bo co ty? Nie, dobra, to po prostu była... To była wina górki po prostu, że nie chciał brać ten header. Lekko przedłuży ten header jest. Na niektórą górkę. Chociaż tutaj trochę źle ta górka jest zrobiona, ale... Dobra. Nie masz. No, to na się skończy? A. Że mam 60 krów, ale to nie o tym chciałem gadać. Tutaj chciałem kontrakt odebrać na pewno. No i nowych nie przyjmuję, no bo... Bo nie mam nic akulturowania. No jest za 2000, ale... Chcę mi się za 2000 robić. No ja tam na razie niech to stoi. Niech sobie odpocznie. Jako buja, bo ten teren jest taki nierówny. Dobra, ten sobie kosi. Ten sobie też kosi. Więc spoko to idzie. W sumie tylko ja rzepak koszę. Tak teraz zauważyłem, że tylko ja rzepak koszę. Więc już mam 12 ton rzepaku na olejarni. Kolejny rzepak. 17 minut. No to akurat to skoszę to będzie. Zanim ja to pole skoszę, to akurat weźmy pod odcinek. Więc nic tylko pogratulować pól. No. Znaczy na pewno jeszcze będzie... A nie będę mówił jaki kombajn. Jeszcze jeden taki kombajn musi jechać. No, może Lexon drugi. Pomyślę. Może drugi Lexon wlecie z takim samym headerem. Jakie te motowi to są w ogóle wielkie w tym headerze. Przy czym jak podniesie ten header, to tam z przodu nic nie widać. Tak sobie myślałem, że on mi tego nie będzie łapał. Ach, tutaj będzie pole wygolone do zera, no bo Sorgo nie daje sieczki. Więc tam będzie wyżagowane do zera. Więc w sumie Masej znowu będzie musiał nawozić, ale to dobrze, dobrze. Bo po Sorgu ma być słonecznik. Więc fajna uprawa. Dobra, jadę się wysypać. No dobrze, ten header jest, że... Dobrze, że tego mają taką długą rurę. No to ciekawe w sumie, jak na 26 będzie kurs prekosił. Jak on będzie do tych przyczep podjeżdżał. Czy nie zapierdzieli w te przyczepy. Usunął ten kursik, żeby się nie świecił. A tutaj niestety kosiarka stoi. Co, przyczepa już jest pełna, że on tak stoi? Nie. Co on tak stoi? Się wyłączył, czy mi się wydaje? Tu się pewnie zbagawało coś. Jak to zwykle bywa w farmingu. Coś się pewnie zbagowało. Ale dobra. Nie da się inaczej, to zrobię tak. Podjadę sobie przyczepą i tyle. Dobrze zobaczyłem, że on stoi. Torum jest pełny, więc on zaraz sobie podjedzie do przyczepy. Ciekawe, czy on się do zera wysypie, czy zera ruszy.
Dobra, muszę spod przyczepę, dobra. On się wysypuje. A, bo on drugi. O! Fajnie wyszło, że na drugie kółko zaczął i od razu trafił na przyczepę. Teraz pytanie, jak to kosić? Nie, no paskałem będę kosił od tej fabryki, nie wiem co to jest za fabryka nawet. Co to w ogóle to jest? A przetwórnia winogron? Dobra. Tak na tej serii z tego nie będę używał, więc... Z tego nie będę korzystał i tak, więc... Leciutko mówiąc, wyrąbane. Lepiej niech ta moja przyszła łąka tanieje, no bo to jest plus 50%. Tu jest 24%, a tu jest plus 50%. Czyli 49% dokładnie. Ale te pole chyba jest na promocji. Tak, minus 17. To jest na te jest na minus 1%, więc tak. To jest minus 5, to jest minus 17. Tu jest na plusie chyba było. Tak, to było na plusie. Tu jest na minusie akurat. Tu jest na minusie też. Minus 1, tu jest na plusie. Tu jest na plusie, tu jest na plusie. Tu jest na minusie. O, tu jest na minusie. Fajne pole w sumie na minusie jest. Ja tylko 6%, co tak nie sobie. O, ale. O! Ale 15. Minus 18%. To już. Brzmi interesująco, a 19? O, na plusie jest plus 19. No nic, na razie będę patrzył te, co są na minusie pola. I będę je kupował i tyle. Oczywiście jak będzie mi je stać. Nie, drugiego odcinka ze żywych nie będę robił. Bo ja dzisiaj wymłoszę wszystko. Znaczy wszystko. Sorgo zostanie mi tylko do skoszenia na 30. No, rzepak tutaj jeszcze będzie dzisiaj zaczęty. A po odcinku będą się skosić 26 i 30 w sumie. Można tak powiedzieć, że 26 i 30 będą się skosić. No, 26 to pewnie zejdzie do pierwszej w nocy jak nic. A dziś walę nockę i ile wlezie. A wapno? A wapno się nie pojawiło na żadnym polu, no bo w sumie żadne pole nie jest skoszone nowe. To te, co kosiłem cały czas, no to koszę cały czas. Znaczy, no, dobra, to nie ma sensu, co powiedziałem. Co kosiłem cały czas, koszę cały czas. No to tak sobie dziwnie to trochę zabrzmiało. Bez sensu. No, ale dobra. Nie wiem, może ten rzepak zaraz na olejarni uda mi się wsypać. Pewnie się uda, bo tam trochę było podebrane już. Trochę tam było przerobione już. To 25 to jest, a to jest 110. No to 30, jakieś 40, 45 ton wejdzie. A reszta będzie trzeba nas dostać, że to nie powinno być 45 ton, chociaż nie, czaj będzie na spokojnie. Zresztą cały zestaw pewnie z tej rzepaku wyciągnę. Bo ja już wysypałem 15 ton, a zaraz będę miał kolejne 15. To już mam 30 ton, a tu połowę pola będzie dopiero skoszona. Więc cały zestaw będzie jak nic. No to dobrze, dobrze, dobrze. Wiadomo, im więcej rzepaków, tym lepiej. Bo jak więcej rzepaków, to będzie więcej kasy na... Znaczy więcej kasy. Będzie więcej oleju. A jak będzie więcej oleju, no to będzie więcej kasy i tyle. Muszę ten olej z tej fabryki wyciągnąć. Ale to dopiero później. Ciekawe, czy ja w ogóle wrócę na dół. Pewnie nie. Pewnie nie wrócę. Ale fajnie idzie koszenie tym headerem. 18 metrów no to jednak robię roboty, tak? To jest duży przeskok między tym a roztrzymaszem moim.
Teraz sobie masz ma 9 metrów, a ten ma w sumie dwa razy tyle, tak? Naprawdę to, co sobie zrobił masz na poprzeczniaku, te dwa przejazdy, to ja to tym lekcjonem na raz zagarnę, więc. Więc różnica jest. Nie, no ale musi być jeszcze jeden taki header. Trzy kombajny będę miał na całą serię. No nie będę chyba więcej kombajnów kupował, bo się nie opłaca. Znaczy, może się opłaca, ale. Nie wiem, zobaczę, pomyślę. Na pewno jeszcze John Deere wleci. Dobra. X9, no bo jak sprawdzałem, no bo w sumie jak sprawdzałem header, no to wiadomo, że to X9 musi wjechać, albo Fendt. Ale Fenda tutaj raczej nie chce. Więc prawdopodobnie wyjedzie tutaj John Deere. Z kombajnów. No i co? I może jakiś kejsik jeszcze wjedzie? Oryginalny. Bo wtedy bym miał 4 kombajny, a 4 kombajny. A mam 4 zestawy przyczep, więc. 4 zestawy przyczep mam, więc akurat. Tutaj do przodu, żeby choć tą ścieżkę rozciągnąć. No, 15-600 wysypałem. 15, teraz 17. To będzie trochę tego rzepaku z tego pola. To ja zrobiłem 18 ton na 3 przejazdy? Czy to po 6 ton z przejazdu? Tak, jakoś tak. Sobie jakby dosyć. Te 36 metrów poprzeczniaka, no to pewnie tak by było. Ale gdyż jakbym całe okrążenie zrobił, całe pole dookoła, no to bym miał jeden zbiornik, więc dość daje jak na rzepak. Nie wiem, czy tak będzie chyba pełno już przyczepa. No, jeszcze zapis, zabranie, bo on się sypie. Ten sobie mruga, więc nic to mruga. Dobra, niech on się wysypał cały, a ten się jeszcze sypie. Ta, nie wejdzie, będzie trzeba drugą przyczepę postawić. Czekaj, 15, 18. No, może nie wejdzie, bo już jest pełno. Pan wlazł, 2% zostało. Że niech on ma tam 3 przejazdy, jeszcze widzę. No, natomiast ten masz to nie wyminowa, nie chcę się liczyć. Zatem on ma zaraz pełny zbiornik, do tego już mruga na mapie. Nie tylko na mapie. Bo na inspektorze też się świeci na czerwono. Tam pewnie nie spra. W ogóle to jest 18 września już. Więc odcinki mam fajnie nagrane już z Hoyt-Bellerona. Ale wiadomo, że jak jest wolna chwila, no to trzeba Bellerona nacisnąć, tak? Trzeba jak najbardziej dusić, bo. No tak powinien prosić, żeby nagarnął, chociaż to motowidło coś nagrywało, tak że tak powinien, że wszystko pod motowidłami szło. To tam akurat szczegóły jest, ale. Mówię, po sorgu będzie soja. Co? Po sorgu będzie słonecznik. A po rzepaku chyba soja będzie wszędzie posiana. Więc może na wiosnę? Może na wiosnę nowy nabytek? Chyba tak zrobię, że na wiosnę będzie nowy nabytek. No tak chyba zrobię, że na wiosnę będzie nowy nabytek. No bo siać tymi dwoma silnikami moimi to trochę zejdzie. W sumie to ja teraz. Tak, to ja teraz po żniwach mogę skipować sobie czas już do wiosny. Znaczy, no do listopada, żeby sprzedać wszystko, ale.
Ale ogólnie czas do wiosny już będzie w kolejnym. Znaczy, no nie wiem, czy listopad będę mu pokazywał. Pomyślę. Na pewno jeszcze na Kiszonce się zobaczymy, bo Kiszonka to jest rzecz musowa, która musi być nagrana. No a tam żniwa to tam wiadomo, nie? Znaczy żniwa. Siewy to tam, a w sumie siewów nie będzie, no bo słoneczek się wiosną się i soje też wiosną, więc wiosna będzie oporowa. Więc przewijanie z wiosny na jesień będzie bardzo długie. Znaczy czas przygotowania między odcinkami będzie bardzo długi. Ale spokojnie, dam radę, nie bój się. Dobra, niech on skończył, bo będzie się już wysypać. A jak tam mój torum? Czemu on tam, kurde, stoi i kwitnie? Dobra, może się nie popsuje pracownik. Dobra, ja sobie pierwszy zestaw tu wysypię. 37 ton. W sumie jeszcze trochę do koszenia jest, ale... Tam będzie pewnie pewny zestaw. Już jest 90... No to nie, gdzie tu do 500? Do 500 jeszcze daleko. Bo przydałoby się osiągnięcie zrobić. Czyli co, po soi prawdopodobnie... Po soi prawdopodobnie będzie sorgo zasiane na wszystkich polach. Tych, co była soja, to będzie sorgo zasiane, a po słoneczniku będzie zasiane. Co może być po słoneczniku zasiane? Po słoneczniku będzie zasiane jakieś zboże. Tylko nie wiem jeszcze jakie. Pewnie pszenica, żeby dla kur była. Znaczy, no pszenica na sprzedaż, ale dla kurcy, żeby zostali, tak. Mam tam jeszcze 30 ton zapasu, ale nie raz dwa to zjedłem. To tam zakończył pracę, a nie Holand. Dobra, X. No, tak sobie myślałem, że pewno przyczepa będzie sorga z tego pola. Więc ja sobie nie pomyliłem. Rzepaku już mam nakoszone z 40 ton. Dobra, niech on sobie na razie kosi ten Nexion. Nie mogę jak to tłuką tym autogigonie. Fajnie, coś fajnego. Dobra. Jedziesz, panie. No zawsze Trion tu gościł, więc mu to godzina 6 zawsze pokazywało. A ten 56 minut, no. Był już większy header i... trochę zbiornik, więc... Dobra, przejadę się z tym Sorgiem. A tam Lexion niech sobie kosi. O, ale dusi mi. Ma co robić. 34 minuty odcinka już. Jo, pierdziele, jak ten czas tak pierdziele. Tam już sobie dużo nie zostało. O! O, proszę. Wapno na tym polu się pojawiło. O, proszę. To będzie w sumie co robić. Znaczy, waptowanie... Albo zrobię tak. Że w listopadzie się spotkamy na wapnie. Ty, może to jest plan. Może w listopadzie spotkamy się na wapnie. No i sprzedam jakieś jeszcze plony. Ty, to jest dobry plan. Żeby nie było, że nagle się kurde z tyłu pojawi 2 miliony na koncie, nie? No tak pewnie coś koło tego będzie. Bo mam bardzo dużo oleju. Sorga nie wiem ile będzie, no bo już mam 61 ton. Tam było 40, nie, tam było 30. To już mam 60 i 30, no to jest 90, tak?
Gdzie? No, przez tych dwóch pól tu 400 zł nie ma, w Supermałcie. Ale myślę, że 300 ton sorga będzie spokojnie. Sorga też ma dobre pieniądze, bo jest chyba 1700 za tonę. A sorga fajna oprawa, lubię ją. No fajnie się sorgę kozi. Są takie jakby kulki wysokie. I fajnie to wygląda, jak to się kosi. Dobra, przyczepę trzeba zabić tutaj New Hollandowi. I zaraz mojego Lexiona muszę wysypać. A jak wysypię Lexiona, to będzie dobrze. No i wtedy wiadomo, skończę pole. Przejadę się jeszcze New Hollandem na olejarni i tak zakończę odcinek. I kombaj. Przyczepę zostawię tutaj, w tym miejscu dokładnie. Niech sobie stoi. Nie powiem sobie ogarnię. Ale za to Lexion nie. Może... Kurde, no nie wejdzie to na przyczepę. Jeszcze w zbiorniku zostanie ty. Dobra, dosypię tam. Parę kilo mu dosypałem tam. 400 kilo mu dosypałem do sali. Nawet 360. No i dobra, ładnie się sypie tutaj. Miniaturkę się zrobię później. Sypam to. Jeszcze 3 tony zostały. 2 tony. Tona. No i dobra, pusto. O to mnie chodziło. Tutaj widzę, że jeszcze dwa długie przejazdy. Jeszcze dwa długie przejazdy zostały, więc będzie koniec pola wtedy. Czyli jak tam było pełne, to 2,5 przejazdy, 3 przejazdy robi całe. No. 5,5 to daje całe. Czyli 3 przejazdy jest zbiornik. Rzepaku. Kurde, ja nie chcę myśleć, że to by było jakby tu pszenica, bo... Siema, to cały czas stał. Oj, wtedy tą pszenicę też na słomę wyleciało, no bo wiadomo, bo teraz coraz więcej krów. To trzeba coraz więcej TMR-u, tak? No i jeszcze ten przejazd tutaj kombajnem w górę będzie, bo tak GPS wychodzi. No w sumie tam jak wjeżdżałem, to na GPS-a chyba nam włączyłem od razu. Więc elegancko. O 23 będzie skończony odcinek. Znaczy no przed 23. Nie, no o 23, bo jak będę jeszcze jechał New Hollandem, to na pewno będzie 23. No to ja tu spokojnie tutaj z 2 godziny będzie koszony jak nic. Jak nie więcej. Dobra, ten sobie wrugę. Tutaj się wapno tworzy, widzę. Więc jedno pole jest do wapnowania. Duże. Duże było chyba dopiero wapnowane. To wielkie pole chyba dopiero było wapnowane, z tego co pamiętam. No, chyba było, no. Tak, było. Było, bo po tym wapnowaniu zaraz było zasiane rzepak był. Więc duże pole odpada. Tutaj nie było wapnowane, więc tutaj też może być niespodzianka na 30. No i to w sumie chyba tylko tyle. I ewentualnie może być niespodzianka jeszcze tutaj na 41 po kukurydzy. Też może być niespodzianka. Ale tego nie wiem. Może być, ale nie musi. Dobra. 7 ton. Ciekawe, nie, no nie wejdzie mi to, no za cholerę. Na przyczepę. Myślę, że zbiorniku zostanie.
Co tam ciekawego mi się tam podobało? Po co mnie tu mój język mi to wyskoczył? A w pierdzie. A nim zajdzie słońce, prywatny bal, biedzie już w klapkę. W klapkę jest zarobisko. Selece, selece w Nike klapka. Nike. Dobra. Czekaj, bo tam było 18 ton. To nie wejdzie. Nie ma bata, przecież to nie wejdzie. Dobra, niech on jest pełny. Widzę, że nam wraca, więc jedzie do przyczepy już. Dobra, ten się tam z sorgiem wysypał już. Więc w sumie dobrze. Mówię, ale jeszcze duży nicho, jeszcze duży nichonat. Duży kombajn jeszcze musi być za. Zaraz ten maszyn, no bo tutaj było nim zamiatane było, tak? Już pole dawno zamiesione by było te 31. A tak to widać. To powolutku sobie idzie. Dobra, trzeba header opuścić. 19 ton. Nie wejdzie, bo tu chyba 26 ton wchodzi na tamtym. Jest 22, 23, 24, 25, 26, 2250 kg zostało. No tam jest zablokowany, pewnie nie wola. A tak sobie myślałem. Bo kto by mógł być inny zablokowany jak inny Holand? A bo wie ta co? Skoro tam jest pełny zestaw. 42 minuta. No to nie wiem. Nie wiem, czy jechać na tą. Na tą olejarnię, czy nie. Dobra. Nie będę jechał. Będę kończył ten odcinek, ja sobie to dalej będę kosił. No, będę sobie dalej kosił. Więc. O, patrz. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, cześć, papa.